Witam, witam was serdecznie moi widzowie. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie coś nowego, co dla was przygotowałem i obiecywałem to wczoraj, mianowicie sobie taką monetkę Real. I generalnie dlaczego to wybrałem i dlaczego myślę o tym, żeby w to zainwestować, dowiecie się w dalszej części materiału. Na początek, słuchajcie, najważniejsza informacja, a w sumie to zagadka, którą wszyscy stali widzowie znają, czyli <głodnie> dokładnie, ja nie jestem doradcą finansowym, słuchajcie, jeżeli chcecie porad finansowych, to idźcie sobie do doradcy finansowego, który będzie obracał waszym hajsem, albo ewentualnie wydarzy się pomidor, natomiast ja przedstawiam tu treści tylko i wyłącznie e, moim okiem, nie mogą być one traktowane jako porada inwestycyjna, słuchajcie, to są tylko moje przemyślenia, e, więc jeżeli to rozumiecie, jeżeli to ak akceptujecie, no to bingo, lecimy dalej, a jeżeli nie, no to e, w poprzednich filmach mówiłem, że możecie sobie poglądać coś innego i może będzie więcej emocji. <laughs> Zatem słuchajcie, lecimy z koksem. Na początek, zanim się rozbrykam, bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, jest Was coraz więcej, to jest bomba, więc jak trafiliście tutaj na mój kanał, to zapraszam Was do zasubskrybowania, żeby być na bieżąco, kliknięcia dzwoneczka i oczywiście dzięki temu będziemy się mogli regularnie widzieć na tym kanale. Ja skupiam się na krypto, jestem kryptoinwestorem i też oprócz analizy rynków czasami podrzucam fajne pomysły, w które sam będę inwestował. Więc oprócz tego, że na suchym wykresie można zobaczyć jakieś price action, które aktualnie się odbywa, to oprócz tego być może uda się nam Odkopać jakieś rodzynki. Zatem lecimy z tym Realem. Realem. Czy tam Realem, czy tam. Jak tam kto wie. Eee, czekajcie, zapytamy przemądrzałą. Real. 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 <laughs> Dobra, pogadała to lecimy dalej. No, także, dlaczego ta moneta? Dlaczego, dlaczego real? Eee, hmm. Zacznijmy od y, podstawy. Po pierwsze, ten y, projekt wystartował na giełdzie Bybit. I teraz, tak, zobaczcie, co się wydarzyło. Z reguły, to jest tak: pump and dump. Jeżeli mm, projekty startują na giełdach typu Bybit, na lunchpadach, zaraz wam wytłumaczę o co kaman. Często one są wypompowane do jakiejś tam kwoty, do przykładowo tutaj 20 dolców i za chwilę od razu następnego dnia jest desant co najmniej o 50%. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Bybit na swoich lunchpadach tak samo jak na przykład Binance na swoich lunchpadach dają możliwość, że tak powiem sprzedania od razu monet, które otrzymaliście w tej przedsprzedaży. Zaraz wytłumaczę Wam, co to jest ta cała przedsprzedaż, ten lunchpad. No i generalnie cały problem polega na tym, że jeżeli inwestorzy złapią się, no niektórzy sprzedali, tu, niektórzy tu ja sprzedałem gdzieś tu za 16 z czymś. Niektórzy no sprzedali na samej górce za 21, szczęściarze. I teraz na innych platformach lunchpadowych jest tak, że przykładowo dostajecie na dzień dobry 30% monet z waszej alokacji, które możecie sprzedać i w następnym miesiącu 30 i w następnym 30 i tak dalej. Tak? Czyli nie możecie od razu wypompować wszystkiego, co dostaliście jako ten początkowy inwestor w tym lunchpadzie. W związku z powyższym nie ma czegoś takiego, że cena wystarczy strzeli i za chwilę będzie boom, taki pump and dump. Natomiast tutaj byłaby taka możliwość ze względu na to, że każdy w każdej chwili może sprzedać wszystkie e, monety. Wielu inwestorów myślę, z tego projektu będzie je przez chwilę trzymać z prostego względu. Uważam, że to ma dużą szansę się rozwinąć i dlatego niektórzy jeszcze nie sprzedali. Ja mówię, ja zrzuciłem przy gdzieś 16 groszem z prostego względu, słuchajcie. Ja e, mam zamiar tą platformę launchpadową Bybit, e, znaczy ten lunchpad na giełdzie Bybit, wykorzystać do jakby non-stop, notorycznego mnożenia kapitału, który tutaj będzie. Jak wiecie, jeżeli oglądacie regularnie mój kanał, Bybit był w tych pięciu projektach top, które wrzuciłem ostatnio i właśnie też nie bez powodu. Pierwsza pierwsza rzecz to jest chociażby cena tak jak powiedziałem tak bybit aktualnie robi promkę na jakieś 40%, co w drugą stronę tak jak wam mówiłem przy DCA strategii daje dużo większe wzrosty i w tym momencie mamy 65%, 70% możliwości zysku na samej monecie. Bez tego co będzie nam dorzucał ten Launchpad. Jak wygląda Launchpad? Launchpad generalnie macie tutaj w zakładce More Launchpad i generalnie po wystartowaniu widzicie najbliższy projekt wystartuje za 7 dni. Ja wam pokażę tylko to co było wcześniej i zobaczcie. Ja wystartowałem tutaj mając 118 tych bitów. Plus minus tam dolar 90 za jednego bita trzeba zapłacić. Bit to jest monetka, która jest przypisana do tej giełdy Bybit, tak jak BNB jest przypisane do Binance, tak? I teraz tak zobaczcie. Ja sobie to otworzę. to nie, Marian, niepotrzebne. Ja dostałem całe 0,5484 e, tej monety real, e, czy tam real, e, jak to tam przemądrzała, przed chwilą gadała. I teraz najlepsze jest w tym wszystkim to, że ktoś by powiedział, ha, stary, jaki ty jesteś patus, 0,54, a ty się podniecasz jak gimnazjalista, nie powiem czym. E, no niby tak, ale biorąc poprawkę, że to przez chwilę było po 20 dolców, to ktoś mógł 10 dolarów dostać za Fricksa. Ja dostałem 8. E, jak sobie policzycie 8 razy 4... Generalnie yy, macie trochę grosza. Yy, nie wiem, 8 razy 4, 32 zliko na ulicy nie leży, tak? Więc jeżeli ktoś miałby wam 32 zł, dziś podejść i dać, myślę, że raczej byście mu nie powiedzieli, stary narad Tylko byście wzięli i na przykład, jak palicie, kupili sobie. Yy, nie, to zły przykład. Jakbyście na przykład chcieli, to poszlibyście sobie na, nie wiem, ulubionego yy, hamburgera. O, taka sytuacja. Yy, więc co chciałem powiedzieć? Czekajcie, bo tu mi reklamy walą, bo ja oczywiście na Braille latam. Co chciałem powiedzieć, więc tutaj mamy tą prostą sytuację, tak, prosty start, szybkie, jakby ten inwestor na lunchpadzie ma, ma możliwość zakupu, jak widzicie, za 0,48 tego bita, czyli plus minus to było około tam jednego dolara. Za y, jednego rila, Czyli mamy 1 do 1, a sprzedać to można było przykładowo przy, za 20 dolców. Czyli ktoś, kto dostał kilka tych monet, to wydał na nie. Załóżmy, ktoś dostał 5 y, tych monet, wydał na to 5 dolarów, a sprzedał to y, za 100 dolarów. Dziękuję, dobranoc. Nic więcej nie trzeba. No ale dalej lecąc. Mamy ten projekt. I teraz, dlaczego ja uważam, że on może być y, dobrym wystrzałem? Po pierwsze, tak jak wam powiedziałem, od razu po, gdzie to było, od razu po lunchpadzie on nie było pump and dump z powrotem do 5 dolców, tylko na razie się trzyma. Oczywiście to jest początek i ta cena może nam tu zejść na bardzo, bardzo niskie poziomy, tak jak było kiedyś na przykład z Alice, bo to zresztą jest podobny temat, natomiast trzyma się i zaraz Wam powiem dlaczego. Wracając do tego lunchpadu, odpalimy sobie ich stronkę internetową. Dobra. Tutaj macie trailer, który wam puszczył. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay, now. From the beginning. Hit it, boys. Dobra, tyle nam. Nie będziemy tego oglądać całego, bo szkoda czasu będzie tylko nabijało minuty na, na wideo, które ja zmontuję. Zobaczcie, możecie sobie, przejdziemy dalej, żeby wam to pokazać. Ok, odpala nam się ten cały projekt po kolei. No trzeba się wyklikać. I teraz zobaczcie: kto z was nigdy nie słyszał, jak byliście mali ogrze na przykład w Simsy? Każdy, albo przynajmniej większość, no. A przynajmniej jakaś część z nas grała bądź słyszała, albo patrzyła, jak znajomi grają w Simsy. I generalnie większość metawersów to jest takie przenoszenie się jakby w Simsy, bo możemy decydować o, o, o poczynaniach, o ruchach. Natomiast tutaj generalnie w tym projekcie skupiamy się na życiu ulicznym, tak jak jest napisane. Eee, I teraz tak, co jest najfajniejsze? Mamy sobie swojego awatara, którego możemy albo kupić, albo go spersonalizować, słuchajcie. Eee, co jest dla mnie takie mega ultra fajne i mega. Ultra ważne, że to oprócz tego, że macie awatara, macie go w grze, to jest jedno. Jak jesteście online, to tym awatarem się stajecie, decydujecie, a jak jesteście offline, to ten awatar, tak jak tutaj, przywraca, wraca do jakby swojego własnego ja, można to tak określić, budynki. Generalnie budynki będą stawiane, tak jak widzicie, one będą unikatowe. To jest cały metabolizm, nic nie jest wieczne, wszystko będzie od siebie zależne. Mało tego, słuchajcie, koncerty, koncerty, czyli w tym świecie takim jakby wirtualnym, można mieć swojego do, idola i na przykład, nie wiem, pójść na jego koncert i o, to będzie fajnie. Mało tego, tutaj macie napisane, że mogą się pojawić sponsorzy, którzy wy będziecie akurat w tym, tym awatarem, który będzie w, tym, w tej grze. Udacie się na taki koncert wirtualny, oczywiście, Swojego ulubionego rapera, no i nagle bum będą się pojawiały gdzieś tutaj reklamy firm, które będą się pakowały tutaj po prostu w ten wirtualny światło. Będą wiedzieć, że wy na tym koncercie jako ten awatar jesteście i wy na tym koncercie widzicie reklamy. To jest tak jakbyście teraz wirtualnie udali się po prostu, nie wiem, ja mieszkam akurat we Wrocławiu, to bym sobie poszedł wirtualnie na wrocławski rynek na koncert Petarda. Dalej, słuchajcie, bo to nie koniec. Całe, w ogóle, cały, jak mo można by to najprościej określić, ekosystem miasta, tak? W ogóle um, rządzenie, demokracja, um, określanie podatków, to wszystko będzie um, wykorzystywane tutaj um, na tej platformie. Więc generalnie wbijamy w takie naprawdę mega ultra Simsy um, na całkiem inny level i w dodatku mamy mnóstwo możliwości. Um, pomijam, że możecie jakieś markowe ubrania, które w ogóle, właśnie, będą tam markowe ubrania, tak? Markowe, czyli mm, normalnie nie będziecie to kupować dla swojego awatara, więc pewnie i ceny będą i wszystko adekwatne do całej sytuacji. Moim zdaniem projekt jest naprawdę fajny, naprawdę mocny. Cena po samym starcie Trzyma się aktualnie dość ciekawie. Ja dam chwilę tej cenie, żeby ona siebie tak co najmniej przez miesiąc się pobujała. Zobaczymy w ogóle, jaka będzie tutaj nasza sytuacja z Bitcoinem i z resztą rynku. Natomiast nie ukrywam, że tak, że będzie, że, że w ogóle ten, ten projekt pojawi się u mnie na przykład w moim jakimś tam, nie wiem, top styczeń czy tam top luty. Z prostego względu nie wykluczam, że to ma mega power, mega przyszłość. Metawersy to generalnie wiecie, że to w w ostatnim okresie jest ultra pompa tak samo jak w poprzednim filmiku tym top 5 było mowa o meta hero i okay, tam akurat będzie teraz wpompowany wkład. Natomiast tak jak powiedziałem tutaj mamy temat z którego ja będę chciał też skorzystać w przyszłości. Podoba mi się ten projekt dzielę się nim z wami no i generalnie zobaczymy jak to się rozwinie. Natomiast moim zdaniem predyspozycje ma każdy grał w Simsy, albo przynajmniej jak nie każdy, bo w sumie każdy to za mocno powiedziane, ale wiele osób wiedziało, co to są Simsy i jak sobie wrócimy na górę e, i widzieliście ten trailer przed chwilą, to mi na przykład się kojarzy z grą GTA, nie wiem, Vice City, gdzie e, pyrkałem sobie furą przez miasto, więc generalnie naprawdę e, dużo osób może się w to e, zanurzyć. To jest stricte życie uliczne, uliczna kultura, tak jak widzicie i tam było, widzicie, e, poznawanie nowych ludzi, koncerty i tak dalej. To naprawdę może ludzi wciągnąć, może wkręcić, e, i uważam, że ten projekt naprawdę ma szansę e, eksplodować w przyszłości. W związku z powyższym, słuchajcie, zgodnie z naszą obietnicą, dzisiaj się widzieliśmy. Jeżeli materiał się Wam podobał, zostawcie subskrypcję. Na pewno będzie tych filmów więcej. Będziemy zaglądać na rynki i ogólnie analizować to, co się dzieje na wykresach. W związku z powyższym, zapraszam, zapraszam i jeszcze raz zapraszam. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam udanej niedzieli. Hejo, Kryptoświry.